Dzień jak co dzień z Władek Team. Jesteśmy kolejny raz na plaży, początek kwietnia. Kolejne spotkanie, trzecie Władek Team na plaży. Tak jak widzicie, no jest nas sporo, kilkanaście osób tylko z naszego klubu. Dzisiaj dołączyły trzy kolejne osoby. Zapraszam oczywiście też młodzież, bo w naszym klubie też jest młodzież. Tak jak żeście widzicie tutaj chłopaków. No wspieramy tutaj tutejszą młodzież. Chcemy, żeby ona z nami wędkowała. Kolejne spotkanie jak zwykle przy grillu, przy kawie, przy doborowym towarzystwie, także zapraszam na film. Zobaczcie, jak wygląda standardowy zlot Władek Team na plaży. Zapraszam na film. Dzień jak co dzień z Władek Team, jesteśmy na plaży i zaczynamy kolejną biesiadę na plaży, już trzecią w tym roku, a mamy dopiero kwiecień. Tak jak powiedziałem na wstępie, mamy coraz więcej nowych uczestników, coraz więcej nowych klubowiczów o randze zawodnika w naszym klubie i stawiamy od tego roku na młodzież. Mamy tutaj kilku chłopaków, którzy już są w naszym klubie, mają po 14 lat i skutecznie łowią rybki. No, widzieliście pewnie już Michała i Karola na naszej wyprawie śledziowej, wtedy jeszcze nie byli naszymi klubowiczami. No a teraz już są. Słuchajcie, dzisiaj już pierwsze rybki padły, tak? Tak, dwie flądry. Słuchaj, od ilu lat łowisz rybki? Chyba się zaczęło w 2006 roku. Michał, ty też? Nie, ja dopiero od roku. W zeszłym roku zacząłem. Dobra, takie pytanie, które pewnie nurtuje no, naszych widzów, to jak zaczęliście łowić? No ja, mój tata ma kuter i raz tak szliśmy i zacząłem łowić sobie. Bo jesteś miejscowy tutaj, rozumiem? Nie, jestem z Twarzewa. A Michał, ty tutaj jest miejscowy, jak z tego co wiem? Tak. I słuchaj, jak się ta twoja przygoda z wędkarstwem zaczęła? Mój sąsiad, Mirek Gola, łowi. No i ja też jakoś tak zacząłem z nim chodzić na plażę. Ale ty zacząłeś łowić od plaży, tak? Nie siedziałeś na początku na kutrze czy w porcie? Nie, z plaży. Łowiłeś już na kutrze? Raz byłem. A tutaj kolegę Michała to spytam, bo tutaj mamy Michał i Michał, no i Karol. Michała spytam, bo twój tata no, ma ten kuter. No ale to, na zatoce. To jest kuter na zatoce? Tak.
I co tam na zatoce łowi? No, belony na trolling, okonie. Aha, ale to jest taki kuter prywatny. Tak, tak. No bo myślałem, że po prostu to jest jakiś, wiecie, taki ten duży kuter masowy, jest tak jak tutaj stacjonują w porcie we Władysławowie. Podejdę jeszcze do Karola. Karol, a jak to wygląda u Ciebie, ta Twoja przygoda z wędkarstwem od początku? No moja się zaczęła z krótką wędką i kawałkiem szproty, no. I babki w porcie. No nic, nic fascynującego. No nic fascynującego, wiecie, dla człowieka stąd, ale dla człowieka gdzieś tam z Warszawy, z Poznania, no to, to już tak, no coś już, port już robi takie słowo klucz. A plaża jak długo? No od roku. No słuchajcie chłopaki, gratuluję Wam, że jesteście w naszym klubie. Życzę wielu, wielu sukcesów i mam nadzieję, że też no dzisiaj coś złowicie, bo już tutaj nasz kolega Michał złowił, tak żeby pobił nas wszystkich, bo myśmy dopiero wędki rozstawili, on już dwie flądy wyciągnął. A kolega Michał i nic jeszcze, Karol, nie, ja nie macie. Jedną. Ty miałeś jedną już. Tak. A już wyciągnęłeś. Tak. I co to było? Flądra. No wiecie co, flonder u nas jest dostatek. Czekamy na tego dorsza takiego magicznego, bo byliśmy ostatnio na naszych podstawach surfcastingu, odcinek trzeci, i tam same flądry i flądra za flądrą żeśmy wyciągali. Dzisiaj będziemy czekać na dorsza, mam nadzieję, że złowicie. Jak złowicie, to pokażemy w filmie. Tak. Koło mnie stoi Adam Ostrowski, nasz kolega, klubowicz, który posiada no, jednostkę wędkarską i pływa bardzo często z wędkarzami na dorsze, ostry dorsze. Adam, powiedz nam, jak wygląda ta sytuacja, bo ty chyba pływasz częściej bliżej brzegu niż dalej, co? No generalnie różnie. Aczkolwiek ryba pojawia się bliżej brzegu, z tym, że jakoś w tym roku to dziwnie wygląda, bo ta ryba troszkę jakby się pojawiała, troszkę jakby jej nie było. W internecie często da się tam słyszeć takie głosy, że była jakaś wlewka oceaniczna do nas na Morze Bałtyckie. To pewnie ty znasz szczegóły tego. Jak to wygląda? No ta wlewka tak wygląda, że doszła do połowy Bałtyku, czyli gdzieś tam się zatrzymała na wysokości Darłowa lub Puski, a niestety na wschodni Bałtyk już nie, praktycznie nie dotarła. A generalnie no, pogoda jest coraz bardziej kapryśna, z roku na rok, prądy się rządzą swoimi prawami. No, przez ostatnie dwa dni w ciągu jednego dnia łódką pięć razy obracało dookoła. Słuchaj, jak tak obserwujesz wędkarzy, którzy no, łowią te dorsze u Ciebie na tym kutrze, na tej jednostce Twojej, to jak ten dorsz najczęściej bierze na co? Na pilkery, na przywieszki? Generalnie to zależy od pory roku, bo latem generalnie większość dorsza bierze na przywieszki, czyli ciut wyżej nad dnem. Natomiast wczesną wiosną, kiedy ta woda się nie zagrzeje jeszcze, to generalnie on bierze bardziej z dna, czyli po prostu klasyczne pilkerowanie i delikatne jigowanie. Dobra, a czy ty zauważyłeś, że jednak kolor ma znaczenie? Bo słuchaj, no wszystko, cała literatura głosi, że u nas w Morzu Bałtyckim 40 metrów i koniec, naprawdę jest tak ciemno, że nic nie widać, a te kutry łowią na 60-80 metrach, podejrzewam, że ty też. I jak myślisz, czy to jest po prostu tylko takie zwabienie wędkarza, żeby kupił kolejny pilker, czy po prostu ten kolor ma jakieś znaczenie? W wędkarstwie wszystko ma znaczenie, nawet czasami pierdoły typu za dużej lub za małej agrawki, a kolor to wszystko też zależy od dnia. Czasami ten dorsz bierze na wszystko jako szalały i cokolwiek spadnie mu pod pysk, to żre. A czasami jest tak, że dosłownie no, delikatna zmiana odcienia twistera czy pilkera skutkuje tym, że ktoś łowi, ktoś nie. Słuchaj, co myślisz o wędkarzach, którzy na głębokich wodach, na 60-80 metrach łowią lekkimi pilkerami? No one troszeczkę mają taki minus, że potrafią się plątać, ale to wędkarz wtedy lepiej to troszeczkę czuje, to wędzisko. Czy to jest dobry sposób? To wszystko zależy też od dryfu, tak? No bo na 60-80 metrach łowienie pilkerem 120-gramowym przy dryfie 06-08 mija się z celem w ogóle, bo ten pilker nawet nie dotrze do dna, tak? Wyciągnie tylko wędkarzowi plecionkę z kołowrotka, nie doleci do dna, tak? Natomiast jeżeli jest minimalny dryf, tak jak dzisiaj byłem w morzu na przykład i dryf praktycznie był 0, 0,1, 0,2 w porywach do 0,3, no to czasami na 95 metrach można spokojnie łowić tą 120 i to schodzi do dna, tak? I wtedy prowokuje dorsze. Dobra, to takie ostatnie pytanie. Czy niesprzyjająca aura, czyli no powiedzmy, że mamy 5 w skali Beauforta, duże falowanie, czy to uskutecznia jakoś te nasze połowy dorsza, czy
jak jest glada, czyli całkowicie płaskie morze, czy wtedy nie ma na przykład dorszy, jakaś taka zależność? Najbardziej niesprzyjająca aura to jest właśnie taka aura, jak dzisiaj była, czyli glada, totalna glada po kasubsku, tak? Stan morza zero, stan wiatru zero i łódka stoi w miejscu, stoisz, patrzysz w echosondę, zapis jest, za chwilę zapisu nie ma, bo spadę pilkę redona, tak? Generalnie drift minimalny, chociaż drift to jest podstawa przy wędkowaniu dorszowym, tym takim z kutrów. Ten drift daje nam to, że po prostu wędkarze penetrują większą część dna, rozumiem. Dokładnie. Czyli czym większy mamy drift, tym teoretycznie jesteśmy więcej w stanie rybek załapać. Im większy drift, tym większą powierzchnię dna penetrują wędki. Oczywiście z wędkarzami, którzy rzucają tylko przy burtach, tak? Z tym, że do pewnego momentu, bo od pewnego momentu ten duży dryf powoduje to, że te pilkery po prostu zaczynają fruwać. Już zamiast iść przy dnie, tam gdzie generalnie najczęściej są dorsze Bałtyku, one zaczynają fruwać sobie gdzieś u góry. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że jest taka zależność, że jeżeli jest dużo w skali Beauforta, czyli mamy duże falowanie na przykład, to mamy też duży dryf? Niekoniecznie. To od czego dryf zależy? Od wiatru? Od wiatru i od prądów. A no, prądy to nie jesteśmy raczej przewidzieć. Bałtyk rządzi się niestety też oprócz wiatrów prądami. A te prądy czasami są z tak dziwnych, różnych kierunków i potrafią się tak diametralnie zmienić w ciągu całego dnia, że tego człowiek nie jest w stanie ogarnąć. Nawet. I takie szlunderki łowimy codziennie u nas na plaży we Władku. Bo taką samą złowiłem, nie? Przepraszam, 43 złowiłem ostatnio. Teraz mamy 42, ale na drugim wędzisku, zobaczcie, o, jest druga, także no jest moc, co się dzieje po prostu, cały czas się coś dzieje, mamy efekty, jest po prostu dobrze, a jeszcze, wiecie, zmrok nie zapadł, a co się będzie działo o zmroku? Kończymy na dzisiaj. Tak wygląda dzień z Władek Team na plaży. Widzieliście to na przebitkach poprzednich. Także dzieje się. Zapraszam do subskrybowania kanału, no i zapraszam do naszego klubu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.